Dzień dobry. W dzisiejszej rozmowie To Warto Wiedzieć, eksperci PAFERE. Witam Marcina Janowskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. I mamy 3 maja, Dzień Polskiej Konstytucji. No i chciałbym z Tobą na ten temat porozmawiać, jak to się odbiło na losach Polski, ale może tak z punktu widzenia systemowego. No, to jest bardzo ciekawa data, bo jest 3 maja, właśnie ograniczała demokrację, ograniczała prawa wyborcze części ówczesnych wyborców, czyli szlachty, bo mieliśmy taką system demokracji szlacheckiej, a w zasadzie republiki szlacheckiej, i konstytucja 3 maja właśnie dokonywała pewnej reformy, między innymi praw wyborczych. O co chodziło? Chodziło o to, że w wyniku licznych wojen, które przetoczyły się przez tereny Rzeczpospolitej, duża część szlachty straciła majątki. I ta szlachta była bardzo podatna na przekupstwo ze strony budującej się wówczas oligarchii magnackiej. Ci magnaci, wykorzystując sytuację niedoboru materialnego szlachty, właśnie zapraszali tych biednych szlachciców na różnego rodzaju przyjęcia, dawali im różne podarki, no i w ten sposób zaskarbiali sobie ich sympatię. Później ta szlachta niemajętna głosowała właśnie na kandydatów wysuwanych przez oligarchów. Faktycznie utrwalał nam się system oligarchii magnackiej, no taki trochę, powiedzmy, podobny do tego, co mamy na Ukrainie obecnej, gdzie mamy takich wąską grupę oligarchów, kilkunastu, kilkudziesięciu, którzy zawiadują de facto państwem, którzy ustawiają sobie całą klasę polityczną pod siebie, i podobnie było w Rzeczpospolitej. I aby zablokować ten system korupcyjny jak najbardziej, ograniczono prawa wyborcze szlachty gołoty tak zwanej również non posesjonatami, ludzi, którzy nie posiadali majątku nieruchomego. No i właśnie należy spojrzeć na to realistycznie i nie powtarzać pewnych sloganów. I napisałem kilka lat temu taki artykuł Lumpendemokracja. On jest dostępny na stronie Fundacji PAFERE, który właśnie pokazuje pewne paralele, pokazuje, co działo się pod koniec wieku XVIII w Polsce i co dzieje się właśnie w takich relacjach społeczno-politycznych w Polsce po 1989 roku. I właśnie chciałem tam zwrócić uwagę na to, w jaki sposób posiadanie własności prywatnej, w jaki sposób, no może nie tyle determinuje, ale wpływa na postawy wyborców, na zachowanie podczas wyborów, bo podobnie jak w XVIII wieku, w upadającej Rzeczpospolitej, tak samo w tak zwanej III Rzeczpospolitej, po okrągłostołowej, mamy ten sam problem. Mamy problem rzesz wyborców, o ile nie w większości, którzy nie posiadają własności prywatnej i którzy są podatni na różnego rodzaju demagogię, na różnego rodzaju programy socjalne, tym razem nie fundowane z kieszeni, ze skarbu tych różnych oligarchów, ale fundowanych przez polityków z budżetu państwa, czyli z podatków płaconych przez obywateli, ewentualnie z zadłużania państwa. Jest to system klientystyczny, bardzo podobny. Jeżeli mógłbym przerwać, znaczy twierdzisz, że ludzie, którzy nie mają własności prywatnej, są podatni, po pierwsze, chcą, żeby państwo się nimi opiekowało i im płaciło pieniądze. Politycy oczywiście skwapliwie z tego korzystają, no bo widzą, że to mogą być potencjalni ich wyborcy. No i w związku z tym właśnie próbują ich przekupywać, obiecują na przykład darmową służbę zdrowia, która
de facto nie okazuje się darmową, tylko jest ograniczona wieloma ograniczeniami. No a poza tym tego typu ludzie są łatwo podatni na manipulacje, no bo po prostu nie dysponując własnym majątkiem, nie mają pojęcia, skąd się pieniądze biorą, jak się pracuje, jak się wypracowuje majątek i tak dalej, tak? Czy dobrze rozumiem, że to jest właśnie twoja teza? Tak jest. Tak jest, no nie tylko moja teza, bo tak jak tu stwierdziłem, no do podobnych obserwacji doszli ludzie już ponad 200 lat temu. Oni też obserwowali te patologie, które się wówczas działy, że ludzie, którzy mają prawa wyborcze, a nie posiadają majątku, przestają być odpowiedzialni, czyli zachowują się nieodpowiedzialnie podczas wyborów politycznych, no bo oni kierują się osobistą korzyścią, jest im bardzo często wszystko jedno, czy kraj będzie zadłużony, czy on się będzie rozwijał, czy no, z przeproszeniem zwijał, bo oni no, głosują swoim portfelem, swoim żołądkiem. Natomiast ludzie, którzy posiadają własność prywatną, na przykład w jakiejś gminie mają dom, mają tam jeszcze powiedzmy jakieś gospodarstwo, no to oni zastanawiają się, czy lokalna władza na przykład nie zadłuża gminy, no bo w przyszłości te długi trzeba będzie spłacić, a to odbije się na przykład na wysokości opłat, podatków, jakiejś koniunktury lokalnej. Więc to jest odpowiedzialność, czyli własność prywatna jest takim gwarantem trochę odpowiedzialności obywatelskiej, odpowiedzialności politycznej. Jasne. I po 89 roku, to też pisząc ten artykuł, właśnie miałem to na uwadze, żeby pokazać, że stworzono taki system chory system, bo ludzie, którzy dzielili się Polską de facto przy okrągłym stole, bo to dawna nomenklatura postkomunistyczna sobie no, dokooptowała część ludzi z dawnej opozycji po to, żeby podżyrowali tutaj transformację, bo PZPR nie miał już poparcia społecznego, oni zbudowali taki system, zaczęli budować system oligarchiczny, później to poszło w trochę inną stronę, bo zostaliśmy też w pewnej mierze skolonizowani przez Zachód, przez globalne korporacje zachodnie, więc część majątku publicznego została bardzo często za bezcen wykupiona przez tych oligarchów okrągłostołowych na takiej zasadzie, że oni sobie za publiczne pieniądze, prawda, kupowali, prywatyzowali publiczną własność. To polegało bardzo często na tym, że jakiś działacz PZPR-u brał kredyt w banku kierowanym przez jego partyjnego kolegę i kupował sobie za bezcen na przykład jakieś przedsiębiorstwo państwowe, no czyli za pieniądze de facto publiczne wchodził we władanie własności już jego prywatnej. I tak się działo na szeroką skalę. Nie było powszechnego uwłaszczenia obywateli. Ona była gdzieniegdzie, na przykład mieszkania można było wykupić od samorządów, czy była prywatyzacja pracownicza w niektórych miejscach. Natomiast bardzo wiele przedsiębiorstw po prostu zostało przejętych za bezcen przez ludzi, którzy mieli wtedy pieniądze, no a kto miał pieniądze? No ludzie związani właśnie z reżimem komunistycznym. I tak to wygląda w Polsce, podobnie to wygląda w krajach postkomunistycznych. No i nie mieliśmy właśnie tego szerokiego uwłaszczenia i moim zdaniem właśnie brak tego uwłaszczenia, brak możliwości dorabiania się ma bardzo wielki wpływ na postawy polskich wyborców, którzy nie posiadając własności prywatnej no są podatni na taką socjalną demagogię, na oferowanie im różnego rodzaju programów socjalnych na zasadzie takiej, że tutaj przyjdzie władza i się wami zajmie, zaopiekuje, da wam jakieś tam dodatki, dopłaty, renty, emerytury, a wy tylko głosujcie na polityków i oni się wami zaopiekują. Kończy się to niestety potwornym zadłużeniem państwa. Tutaj Tomasz Cukiernik wyliczył,
niedawno, że dług Polski, taki całkowity, razem ze zobowiązaniami emerytalnymi, to jest 9 bilionów złotych, czyli przeciętnie obywatel Polski posiada 250 000 długu, czyli czteroosobowa rodzina, to jest okrągły 1 000 000 złotych długu publicznego. Ja to często powtarzam, ale trzeba to powtarzać. I jednym moim zdaniem jest to efekt moim zdaniem w dużej mierze właśnie braku uwłaszczenia i postaw, które z tego wynikają. Mi się wydaje, że tutaj ja widzę bardzo dużo paraleli z Rosją, dzisiejszą Rosją, która zaatakowała Ukrainę. Tam też władza stworzyła sobie grupę oligarchów, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, niczego się od nich nie wymaga. Oni dochodzą do pieniędzy kupując, sprzedając jakieś przedsiębiorstwa i tam państwo dopłaca jakieś dziesiątki miliardów dolarów do tego, albo po prostu jest się prezesem jakiejś spółki, która reperuje sprawy hydrauliczne w Sankt Petersburgu i już się jest właśnie oligarchą, miliarderem, dolarowym miliarderem. No i się, a jak się zobaczy, kto to jest, tak faktycznie to są po prostu totalne głąby. Natomiast cała reszta Rosji, no bardzo wiele miejsc jest takich, w których nie ma nawet ubikacji. Co więcej, nawet wody nie ma, że ludzie muszą przynosić wodę wiadrami do tam, gdzie mieszkają. I to się dzieje nawet w okolicach Moskwy. Także po prostu dochodzi do takiego wielkiego podziału społecznego. No i społeczeństwo jest za pomocą niedużej grupy propagandystów jest po prostu ujarzmione. Tutaj tak jakby od razu można znowu widzieć eksperyment Rona Jonesa, który zrobił z grupy nastolatków, 200 nastolatków, zrobił faszystów, no i mamy dokładnie przekształcenie tego całego społeczeństwa właśnie w ludzi, którzy popierają ślepo rząd, którzy no nie ma absolutnie społeczeństwa obywatelskiego, oni nie kwestionują całej tej wojny, pomimo że na tej wojnie w tej chwili no, dzieją się straszne rzeczy, są tortury, zabijanie ludzi, cywilów, no po prostu makabra, to trudno aż sobie wyobrazić, że to, co się działo w czasie II wojny światowej, przeniosło się w tej chwili, mamy z tym samym do czynienia, tak? To po prostu jest jakiś szok, ale społeczeństwo rosyjskie no, nie protestuje, bo albo jest zastraszone, albo po prostu jest, ma już tak wyprane te mózgi, że po prostu nie ma żadnej myśli krytycznej na ten temat. I mi się wydaje, że jeżeli popatrzymy, jak jest budowana w tej chwili Polska, co się dzieje chociażby w Sejmie, i tutaj odwołuję się do poprzedniej wypowiedzi, to warto wiedzieć, z posłem Arturem Dziamborem, który pokazał, że rządzący w zasadzie mają wszystko w nosie i najważniejsze to jest po prostu dojenie społeczeństwa, no to zdaje się, że idziemy w tym samym kierunku. No to jest system klientyzmu, on się tak nazywa, system klientyzmu, gdzie wyborcy stają się klientami władzy, no i ta władza dzieli się z nimi w jakiś sposób, no na tym to polega. Zresztą takie hasło od kilku lat jest bardzo popularne, ci kradli, tamci kradli, ale ci to się chociaż z ludźmi podzielą, nie? I to właśnie obecna władza na tym wypływa, że to są ci ludzie, którzy właśnie potrafią się podzielić ze zwykłym zjadaczem chleba. No czym podzielić? No właśnie socjalem, nie? No to jest też moim zdaniem bardzo niemoralne podejście na takiej zasadzie, że wyborcy też gotowi są głosować na de facto złodzieja, tak jak mówi to porzekadło, ci kradli, tamci kradli, ale na złodzieja, który się z nami podzieli, nie? Czyli podziałkuje, jak ktoś tam gdzieś na dzielnicy mówi, nie? Kopsnie coś. No i to jest bardzo demoralizujące i dlatego jest to też współudział ludzi, którzy świadomie głosują na nieuczciwych polityków, którzy sami zniszczą państwo, niszczą gospodarkę, no ale potrafią się jakoś tam z ludźmi zwykłymi podzielić. No, także to jest niestety współudział tych rządzących i rządzonych. Mam tutaj, tak patrzę na ten artykuł, który napisałeś, który wisi na stronie Pafera, jest takie fajne stwierdzenie, mianowicie, że mamy w Polsce taki system hybrydowy, kapitalizm dla wybranych i socjalizm dla całej reszty. Czy mógłbyś tutaj rozwinąć
tą tezę, no bo to w zasadzie jest teza. Tak, to jest cytat z pana Mariana Miszalskiego, wolnościowego publicysty, znanego między innymi z łamów najwyższego czasu. On mi powiedział, że stworzono taki hybrydowy system, gdzie przy okrągłym stole rozdawano karty, rozdawano pewne zasoby, bo to też jest bardzo ciekawe, że w niektórych krajach rozwiniętych, oczywiście uprzedzając pewne pytania widzów, to się zmienia. Natomiast jeżeli widzieliśmy człowieka zamożnego, to można było się domyślić, że ten człowiek się dorobił uczciwie, że wszyscy mogli na Zachodzie otwierać działalność gospodarczą, ona nie była jakoś szczególnie reglamentowana i każdy wiedział, że ten człowiek się dorobił, a to znaczy, że był pracowity, pomysłowy, miał trochę szczęścia i że każdy może tak samo jak ten człowiek się dorobić. No, u nas była sytuacja taka, że ci ludzie, którzy właśnie siedzieli gdzieś tam przy okrągłym stole w Magdalence i w jakichś tam tych gremiach, które załatwiały sprawę tak zwanej transformacji, oni sobie te najlepsze kąski rozdali, prawda, a nas zostawili bardzo często w ostatniej koszuli. No i tak to wygląda, że po prostu kapitał był dla wybranych. To jest ten model uwłaszczonej nomenklatury, model postkomunistyczny. I on występuje w całym tym bloku wschodnim, może mniej. W bardzo jaskrawy sposób to widać na przykład w takich krajach jak Rosja, Ukraina. Kiedyś rozmawiałem na pewnej konferencji z takim sadownikiem spod Łodzi i on opowiadał, że był na jakimś wyjeździe właśnie chyba na Ukrainę i mówił, no tak, no u nas tam różni kacykowie partyjni się uwłaszczyli, PGR-y poprzejmowali setki hektarów, a tamci ze wschodu się na niego spojrzeli i mówią, setki? To u nas tysiące zagrabili, nie? Więc to jest ta skala. No i jeżeli mamy taką dysproporcję, to ludzie też patrzą na ludzi zamożnych jako na tych, którzy się umieli nakraść. To też jest właśnie taki schemat bardzo popularny w Polsce, że ktoś ma pieniądze, duże pieniądze, to znaczy, że on ma układy z władzą, to znaczy, że on się nakradł, ewentualnie jest na przykład przestępcą i robi jakieś afery finansowe, jakieś wyprowadzanie VAT-u, tego typu sprawy, znamy to. I tak to się ludziom kojarzy, nie? Bo też dokonano takiej reglamentacji rynku. Była na początku ustawa Wilczka, która pozwalała się szerzej trochę dorabiać zwykłym ludziom, bo chodziło oczywiście o uwłaszczenie tej nomenklatury, więc trzeba było zrobić no takie trochę otwarcie, taką dekompresję tego całego systemu socjalistycznego, trochę też dać możliwości zwykłym ludziom, żeby oni się dorabiali, nie zwracali uwagi na to, co się dzieje gdzieś tam w kraju szerzej. No i na tej fali powstawało szereg też prywatnych firm, które się rozwinęły, natomiast duża część tego wielkiego majątku publicznego wypracowanego przez wszystkich obywateli trafiła w ręce nielicznych i z tą dysproporcją mamy do czynienia do dzisiaj. Ja też rozmawiałem niedawno z takim naszym wspólnym znajomym przedsiębiorcą z Dolnego Śląska właśnie na temat dużego kapitału polskiego. On powiedział, duży kapitał polski, to są ludzie z PZPR-u. To się niewiele zmieniło właśnie od czasów transformacji. No i to ma ogromny wpływ na tą całą, powiedzmy, strukturę społeczną, strukturę gospodarczą naszego kraju. Nie jest to tak tragicznie jak w Rosji czy na Ukrainie, no ale jest to struktura patologiczna. Idziemy tymi samymi krokami. Republikanin pisze, jest komentarz pod artykułem, bardzo dobry artykuł, problem jednak jest w tym, że my, czytelnicy Pafery, wiemy to od dawna. Co więc trzeba zrobić, żeby ta wiedza dotarła do wszystkich? No to jest pytanie, czy ludzie chcą usłyszeć prawdę. No jest taki rysunek, słuchaj, satyryczny. Taka wielka kolejka stoi do takiego kantorku, na którym pisze przyjemne kłamstwa.
a jedna osoba stoi do kantorku, na którym pisze nieprzyjemna prawda, także chyba nie chcą. Tak, tak, tak. To no, też jest takie powiedzenie jednego z pisarzy amerykańskich, że łatwiej jest człowieka oszukać, niż wytłumaczyć mu, że został przez kogoś oszukany. Mark no, to Twain, są te, tak. Tak, to są właśnie te pewne zasady, o których my mówimy. Natomiast myślę, że należy o tym mówić cały czas i poszerzać tą strefę ludzi świadomych, tak jak to no, cały czas powtarzamy, że ci ludzie świadomi, których jest całkiem sporo, tak jak tutaj liczyliśmy wielokrotnie, no to jest plus minus 10% obecnie, już partie ludzi świadomych, bo tak bym na przykład widział między innymi Konfederację, wchodzą do Sejmu, mają przedstawicieli, wcześniej na przykład też Kongres Nowej Prawicy miał przedstawicieli w Europarlamencie, różne środowiska wolnościowe, narodowe potrafią się zorganizować i widać, że jest ten elektorat ludzi trzeźwo myślących, który ma również wpływ na to, co się dzieje, więc ducha nie gaśmy, jak to mówili starożytni, kropla drąży skałę uderzając, więc te krople, które spadają, moim zdaniem poszerzają zasób świadomości społecznej Polaków. Jasne, ale ja tutaj do twojego optymizmu o poszerzaniu świadomości społecznej dodam może troszeczkę dziegciu, no bo w Konfederacji mamy rozłam partii Korwin. To jest jedna rzecz, no i też mamy takie rzeczy, że jak korupcja polityczna, gdzie klasa rządząca przekupuje pewne wolne media po prostu, żeby uczynić je zależnymi i tą zależność od razu widać, tak? To jest po prostu dziennikarze tracą już możliwość rozmawiania i przedstawiania tematów, które ich interesują i sposobu, w jaki chcą to przedstawiać. Także no, to jest natomiast, no ja wydaje mi się, że największym problemem naszym tych ludzi światłych i myślących, o których mówisz, jest kwestia dogadania się, czyli skupienia się w taką rzeczywiście skupienia się wokół najważniejszych idei i zupełnie, absolutnie oddalenie od siebie wszystkiego, tego, co nas dzieli. Tak? Powinniśmy wypracować właśnie to, co nas powinno łączyć, wokół tego się skupić i właśnie przedstawić swoją reprezentację do Sejmu, wprowadzić to do Sejmu, żeby ta reprezentacja była co najmniej języczkiem uwagi poprzez przy tych partiach, które udzielają socjalu na lewo i prawo. No tak, tutaj padło kilka wątków, więc zacznę może od tego przekupywania mediów, bo ja też się nad tym bardzo długo zastanawiałem. Problem polega moim zdaniem na tym, że mamy kryzys na przykład prasy drukowanej, kryzys wydawnictw. Ludzie nie kupują gazet, nie prenumerują tygodników, miesięczników, no i one w jakiś sposób próbują sobie znaleźć finansowanie. Niestety tutaj pojawiają się bardzo szczwani politycy, którzy oferują różnego rodzaju subwencje, dotacje w bardzo chytry sposób, pakowane na przykład w reklamy spółek Skarbu Państwa. Ja chodzę do fryzjera mojego ulubionego pana Józefa, pozdrawiam i tam czytam sobie tygodniki różne właśnie, które on ma w poczekalni. No i też jak się przegląda niektóre z tygodników, to widać tam no, całe hektary reklam spółek Skarbu Państwa na przykład. No i to już jest dla nas sygnał, że tam jest robiony klientyzm. No to jest znów klientyzm, bo chciałbym też, żeby środowiska ludzi świadomych mówiły na temat klientyzmu, żeby wiedzieli ci ludzie, ci wyborcy, że jest to klientyzm, ktoś próbuje nas uzależnić od pieniędzy publicznych. I właśnie ci wydawcy są uzależniani od pieniędzy publicznych, od pieniędzy z przedsiębiorstw należących do państwa, należących do samorządu, no i później próbują się w jakiś sposób wywiązać z tych układów, z tych zależności, no ale problem polega na tym, że ludzie przestali kupować, prenumerować prasę. Tutaj pod ostatnią naszą rozmową też ktoś napisał, że przeciętny człowiek ufa mediom, bo nie ma czasu na śledzenie życia publicznego, społecznego, przychodzi po pracy, włącza telewizor
no i że się tak wyrażę, łyka to wszystko, nie zastanawiając się, czy to aby nie jest propaganda i czy aby nie jest okłamywane, manipulowane. Moim zdaniem należy też ludziom, tak samo jak w latach 80., wytłumaczyć, że w mediach jest propaganda, że te media są finansowane bardzo często z pieniędzy publicznych i że te media służą już tylko i wyłącznie urabianiu opinii publicznej. One nie służą informowaniu. Moim zdaniem przyszłość mediów będzie taka, że będą media płatne, odpłatne, które będą mówiły prawdę, ale za tą prawdę trzeba będzie płacić. Że trzeba będzie zatrudniać dziennikarzy. No, dziennikarz też musi coś włożyć do garnka. No, to życie jest brutalne i jeżeli obywatele oczekują darmowych mediów, darmowej informacji, to dostaną bardzo często propagandę i manipulację, bo propaganda i manipulacja jest za darmo, a wiadomości, informacja jest droga. Za nią trzeba płacić i tak jak niektórzy mówią, informacja jest bardzo cennym, bardzo drogim towarem. Także tu jest problem do rozwiązania właśnie świata dziennikarskiego, świata mediów. Trzeba się zastanowić, kto ma to finansować i przede wszystkim, kto ma to finansować, bo jeżeli mamy 30-kilkumilionową populację i tu brakuje ludzi, którzy zainwestowaliby na przykład w kilkadziesiąt etatów, żeby powstał portal internetowy, który mówiłby prawdę, prawdę taką, jaka ona jest, bo bardzo często też ludzie oczekują, że dziennikarz będzie im mówił to, co oni już wiedzą i ich utrwalał. Tutaj też trzeba ludzi nauczyć, że prawda czasami rozmija się z tym, co my już wiemy. Że mogą być jakieś zupełnie sytuacje nadzwyczajne, które nas zaskakują, więc no to jest wyzwanie ogromne, czy na przykład znajdzie się jakiś fundator, który założy na przykład portal internetowy, bo to jest najprostsze, który zatrudni fachowych dziennikarzy i tam będą w obiektywny sposób przedstawiane informacje dla ludzi myślących, nie na takiej zasadzie, jak to się bardzo często robi, że to jest taki infotainment, czyli to jest połączenie rozrywki z informowaniem, tam jest bardzo dużo sensacji po to, żeby przyciągnąć widzów i żeby zarabiać na reklamach. Tutaj moim zdaniem takie media nie powinny mieć reklam ze względu, tak jak powiedziałem, na ten klientyzm, na to uzależnienie. Reklamodawcami powinni być czytelnicy, powinni być widzowie. Niestety mamy z tym problem, bo ludzie nie są nauczeni tego, że jeżeli się jakieś treści ogląda na przykład w internecie, to tam jest bardzo często link podany, adres, numer konta i żeby tam 10 zł płacić czy 5 zł raz na miesiąc. I myślę, że to jest wielki problem. Tego problemu nie ma na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie ludzie są nauczeni tego, że wpłaca się na stowarzyszenia, na fundacje, to jest jakby naturalne dla ludzi. No u nas jest bardzo niskie zaangażowanie w życie społeczne. No to jest efekt też PRL-u, tej takiej mentalności postniewolniczej, jak to pan Ziemkiewicz kiedyś powiedział, ludzi, którzy żyli w takim kołchozie socjalistycznym i którzy nie posiadają pewnych właśnie instynktów obywatelskich jeszcze, no plus to, o czym mówiłem, czyli ta dysproporcja w stanie posiadania, więc na pewno jest bardzo dużo pracy do zrobienia w tej dziedzinie. A jeżeli chodzi o taką oligarchizację w stylu, powiedzmy, putinowskim, to faktycznie można to dostrzec, że obecna partia rządząca do tego dąży. Dąży do tego, żeby z jednej strony, co wcale nie byłoby może źle, wyprzeć ten obcy kapitał, który nas skolonizował tak trochę jak w XIX wieku Afrykę, żeby powstały polskie przedsiębiorstwa i to byłoby jeszcze, powiedzmy, zrozumiałe, gdyby to powstawały przedsiębiorstwa prywatne, przedsiębiorstwa tworzone przez polskich prywatnych właścicieli. Natomiast tutaj jest poszerzanie takiej strefy oddziaływania przedsiębiorstw państwowych, przedsiębiorstw publicznych, gdzie faktycznie jakiś kolega prezesa partii zostaje prezesem, dyrektorem i on nagle ma
na przykład 3 domy i żyje sobie jak oligarcha ukraiński. No, nie chciałbym, żeby nasz kraj poszedł w tym kierunku. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Chciałbym ją zakończyć takim podsumowaniem z Twojego artykułu. Cóż, łatwiej jest przecież rządzić masą biedoty, której przychylność można kupić za pomogą socjalną, niż ludźmi majętnymi, widzącymi, na czym polega gospodarowanie i, co więcej, gotowymi pokazać politykom, kto komu powinien tak faktycznie służyć. Zachęcamy Państwa do oglądania naszego kanału, do docierania własnymi sposobami do rzetelnej informacji, bo rzeczywiście media służą tylko do tego, żeby urabiać nasze mózgi w kierunku popierania rządzących. Kwestionujmy rządzących, kwestionujmy wszystko, co się wokół nas dzieje i twórzmy społeczeństwo obywatelskie. Dziękuję Ci, Marcinie, za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również i pamiętajmy hasło, które funkcjonowało w czasach PRL-u, telewizja kłamie. Telewizja kłamie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Telewizja kłamie. Do widzenia.